Za nami już premiera ostatniego odcinka drugiego sezonu serialu Loki i trzeba przyznać, że fani i tej postaci i ogólnie MCU nie mają po prostu na co narzekać. O ile sam sezon miał pewne problemy, to jego zakończenie, historia tam przedstawiona, eksplozja emocji i przede wszystkim glorious purpose Lokiego to coś pięknego. Wiele razy się mówi, że każda kolejna produkcja Marvel Cinematic Universe obraca ten świat do góry nogami, czy daje nam coś naprawdę wielkiego. Niestety prawda jest taka, że 80% tego to po prostu dobry marketing, a nie rzeczywistość. Loki jednak pokazuje, że Marvel dalej może dać content na najwyższym poziomie i nie potrzebujemy tutaj wielkiego widowiska CGI, nie potrzebujemy cameo kochanych przez nas postaci. Czasami wystarczy dobrze dopracowana historia, dobrze rozpisane dialogi i mamy cudo. Drugi sezon Lokiego rzeczywiście wprowadza poważne zmiany do świata MCU i najwyższy czas sobie o tym wszystkim powiedzieć. Mamy sporo rzeczy do obgadania, mamy wiele rzeczy do wyjaśnienia i oczywiście do przeanalizowania, a swoje przemyślenia na temat tej produkcji, jak i zakończenia, śmiało piszcie w komentarzach poniżej. Rozmowy na temat tego, co się tam tak naprawdę wydarzyło pod sam koniec drugiego sezonu Lokiego, musimy oczywiście zacząć od krótkiego streszczenia wszystkich wydarzeń. Po zabiciu przez Sylwii Hihu Remains dochodzi do ogromnego przyrostu nowych odgałęzień Multiverse, co sprawia, że system bezpieczeństwa, czyli Temporal Loom, nie wytrzymuje i dochodzi do katastrofy. Otrzymujemy eksplozję Secret Timeline i unicestwienie wszystkich nowych wymiarów, plus TVA jest zniszczone. To właśnie dlatego wymiary, gdzie widzimy oryginalne warianty naszych bohaterów, rozsypują się w momencie, w którym to Loki stara się pozbierać drużynę. Tak więc Loki postanawia z pomocą wariantu Hihu Remains, Victora Timely, naprawić to wszystko przy okazji ucząc się panować nad Time Sleepem. Spędza on kilka wieków na naukę fizyki, aby wreszcie zrobić swoje i zwiększyć przepustowość Temporal Loomu. Jednak to wtedy okazuje się, że to nie zmienia absolutnie nic. Przypływ nowych rozgałęzień jest nieskończony, a w nieskończoność zwiększać Temporal Loomu po prostu nie mogą. Tak więc cofamy się aż do finału pierwszego sezonu, gdzie to Loki próbuje przekonać Sylwii, aby ta nie zabijała Hihu Remains, ponieważ to właśnie to doprowadza do końca Sacred Timeline, jak i całego TVA. Tam jednak okazuje się, że sam Hihu Remains o wszystkim wiedział. Wiedział o swojej śmierci, wiedział o tym, co wydarzy się później, wiedział, że Loki będzie miał problem z Temporal Loomem i według niego jedynym rozwiązaniem jest zabicie Sylwii, aby Hihu Remains mógł żyć dalej, Sacred Timeline było bezpieczne, tak samo jak i TVA mogło działać tak, jakich działało wcześniej. Loki jednak ma zupełnie inny plan. Nie dość, że pokazał Hihu Remains, że wie znacznie więcej niż mogli przypuszczać, to jeszcze jego plan jest dość szalony i potrzebuje rady osoby, której obecnie ufa najbardziej, czyli Mobiusa. Podczas tej rozmowy, która zresztą dzieje się w pierwszym odcinku pierwszego sezonu, dowiadujemy się, że Mobius miał kiedyś wypadek, który kosztował życie wielu osób i musiał nauczyć się żyć z odpowiedzialnością i wagą tego wydarzenia. Tym samym zdradził też Lokiemu, że nie ma przepisu na złagodzenie tego wszystkiego. Po prostu tak jak zrobił on, trzeba z tym wszystkim nauczyć się po prostu żyć. To właśnie wtedy i jeszcze po krótkiej rozmowie z Sylwii, Loki postanawia zrobić coś zupełnie innego. Postanawia sam zniszczyć Temporal Loom. Scena, w której to idzie on do Temporal Loomu, jest po prostu przepiękna. Jego ubranie TVA znika, pojawia się typowy komiksowy wygląd. No i te rogi. Zresztą warto zauważyć, że te rogi są zbudowane i wyglądają tak samo, jak urządzenie, którym Hihu Remains wszystkim zarządzał. Loki niszczy Temporal Loom, uwalniając wszystkie nowe wymiary, jednak z pomocą magii utrzymuje je przy życiu i udaje się na sam koniec czasu, do twierdzy Hihu Remains. Tam zasiada na swoim nowym, złotym tronie i dosłownie trzymając w swoich rękach cały multiverse, staje się żyjącym Temporal Loomem. Temporal Loomem, który nie niszczy nowych wymiarów, a trzyma wszystko w jednej, zbalansowanej całości. Można też śmiało powiedzieć, że Loki teraz jest sercem MCU, sercem multiverse, które będziemy doświadczać w tym świecie. On jest teraz nowym bogiem opowieści i tak naprawdę wszystko teraz zależy od niego. Jednak jego poświęcenie niesie ze sobą wiele więcej rzeczy, niż możemy na pierwszy rzut oka przypuszczać. No dobrze, czas to wszystko rozłożyć sobie na mniejsze części i zaczniemy od samej postaci Lokiego. Jeśli spojrzymy na pierwszy film Thora, później Avengers, Ragnarok i oczywiście jego serial, to można śmiało przyznać, że jest to najbardziej rozbudowana postać w historii Marvel Cinematic Universe. O
od osoby, która chciała podporządkować sobie świat, stając na samym szczycie, zasiadając na swoim wielkim tronie, doszliśmy do osoby, która poświęciła absolutnie wszystko, dosłownie wszystko, aby inni mogli żyć w spokoju i przede wszystkim mogli żyć według własnej woli. Jeśli dobrze rozłożymy sobie to wszystko, to można zobaczyć coś zupełnie innego. Loki od samego początku chciał pokazać swojej rodzinie, kim jest. Chciał wreszcie zdobyć przyjaciół, na których może polegać. Chciał pokazać, że może być Bogiem, na jakiego wiele osób zasługuje. To idealnie pokazuje pierwszy odcinek pierwszego sezonu, gdzie to Loki przyznał, że jego maska Villaina to tylko przykrywka i tak naprawdę on nie jest taki. Poświęcenie Lokiego pod koniec drugiego sezonu nabiera o wiele smutniejszych barw, kiedy zobaczymy tę jego wypowiedź z poprzedniego odcinka. What do you want? I want my friends back. I want my friends back. I don't want to be alone. On chciał naprawić Temporal Loom, aby jego przyjaciele byli wolni, aby byli bezpieczni i nie byli skazani na ciągłe załamywanie się ich światów. Co jednak również ważne, według jego słów, on po prostu nie chciał zostać sam. Pod koniec postanawia się od nich wszystkich oderwać i to nie z osobistych powodów, tylko dlatego, że jego oderwanie się od nich, przejęcie pałeczki po He Who Remains daje im nie tylko normalne życie, ale i przede wszystkim wolność wyboru. To oni decydują, co chcą zrobić i gdzie chcą to robić. Idealnie pokazuje zresztą scenę Mobiusa pod koniec sezonu. A co Loki mówił w pierwszych Avengersach? Ludzie muszą być z góry narzucone warunki, ponieważ waga wyborów ich przytłacza i buduje otoczkę sztucznej władzy nad swoim otoczeniem. Loki właśnie od tej osoby stał się kimś, kto do samego końca będzie sam. Będzie sam na końcu czasu, trzymając dosłownie los multiverse w swoich rękach. To jest prawdziwa powaga tego wszystkiego. To właśnie ta zmiana z osoby w masce budującą wokół siebie narrację Villaina do osoby, która dosłownie ma wszystko w swoich rękach i płaci za to na wyższą cenę, jest pięknem storytellingu MCU. Nie potrzebujemy wielkiego CGI, nie potrzebujemy powrotu Iron Mana, Kapitana czy Black Widow, aby dostać taką perełką, jaką jest właśnie zakończenie drugiego sezonu Lokiego. Ba, w ostatnim odcinku jedyną akcją jest jego walka z Sylvie, którą już zresztą widzieliśmy w pierwszym sezonie. A tak, dostajemy sporo dialogów, wiele kotwic emocjonalnych i oczywiście piękna pod względem wizualnym sekwencja końcowa. Tego powinniśmy oczekiwać od Marvel Cinematic Universe, ponieważ to sposób opowiadania przez nich historii zbudował to, co wszyscy kochamy. Tak, takie postacie jak Iron Man czy piękne CGI były wielkim plusem, zgadza się, ale to historia najbardziej nas w to wciągnęła. Idealną drogę Lokiego obrazuje to porównanie. For you! For all of us! For all of us. No, Loki. No! Jego glorious purpose jest danie ludziom tego, co chciał im na początku zabrać, wolność i możliwość wyboru. Zresztą, jeśli spojrzymy na to, jak obecnie wygląda multiverse, jak wygląda Sacred Timeline i nowe rozgałęzienie, pokazuje, że on nie zapomniał, skąd się wywodzi, z jakiego miejsca to tak naprawdę wszystko się zaczęło. Oczywiście to, jak to wszystko teraz wygląda, jest odniesieniem do nordyckiej mitologii i drzewa Yggdrasil, drzewa strasznego, samego Odyna. Co również ciekawe, wiele osób uważa, że to właśnie wygląd tego wszystkiego może ujawnić zaangażowanie Lokiego w Secret Wars. W komiksach wersja Doktora Dooma o nazwie God Emperor Doom po podbiciu Multiverse zasiada na tronie zrobionym właśnie z drzewa Yggdrasil. Traktowałbym to jako bardziej ciekawostkę, choć patrząc na informacje względem Doktora Dooma w MCU, kto wie. Oczywiście czas sobie też powiedzieć o tym, co to wszystko oznacza dla samego MCU. Jak powiedział He Who Remains, jeśli Temporal Loom zostanie zniszczone i nowe rozgałęzienia nie będą usuwane, to czeka nas nic innego jak Multiversal War, czyli dosłownie Avengers Kang Dynasty i konsekwencja tej wojny, czyli Avengers Secret Wars. O ile Loki rzeczywiście panuje nad tym wszystkim, to nadal wiemy, że konsekwencje nadchodzą i będzie ich wiele. Dlatego też właśnie organizacja Time Variance Authority ma nowe, dość ciekawe zadanie. Od teraz nie usuwają oni nowych rozgałęzień, od teraz szukają oni, no i prawdopodobnie usuwają, warianty postaci He Who Remains. Nawet został jeden wariant wspomniany, gdzie to Hunter B-15 ma raport z Earth-616 i informacje o tym, że bohaterowie tego świata pokonali taki wariant. Tak, jest to mowa oczywiście o głównym świecie MCU i wydarzeniach z filmu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Powstaje jednak poważne pytanie. Co jeśli któryś wariant się wyślizgnie? Co jeśli warianty zaczną ze sobą współpracować? A co z Council of Kang, które widzieliśmy w scenie po napisach właśnie Ant-Mana? Oni już ze sobą współpracują. Jeśli się dowiedzą, że istnieje taka organizacja jak TVA,
jej i usuwa takich jak oni, to przyjdzie czas na poważną wojnę, na właśnie Kang Dynasty. To prawdopodobnie dlatego Mobius spytał Hunter B-15, czy ten Kang wiedział już o TVA, ponieważ on również zdaje sobie sprawę z tego, że prędzej czy później Kang i jego inne wersje staną przeciwko tej organizacji. To zresztą idealnie pasuje do przecieków związanych z akcją filmu Deadpool 3, jednak dziś nie o tym. Nagram o tym oddzielny film, więc zapraszam do subskrypcji, aby go nie przegapić. Więc w jednym wielkim skrócie, Loki trzyma wszystkie światy przy życiu, a TVA eliminuje warianty He Who Remains, aby nie doszło do próby przywrócenia tego, co było przed właśnie jego śmiercią. Należy coś również powiedzieć o Sylwii, Mobiusie i innych przyjaciołach Lokiego. Obi po wydrukowaniu nowej książki zawierającej wszystko o TVA postanawia nie popełnić tego błędu, który zrobiła wcześniej Miss Minute in Renslayer. Widzimy młodego Victora Timely i widzimy okno, gdzie wcześniej dostał książkę właśnie TVA. Jednak tym razem tej książki już tam nie ma. Oczywiście to wszystko teoretycznie dla jego dobra, ponieważ gdyby otrzymał tę książkę, byłby na celowniku TVA jako wariant He Who Remains, jako ten prawdziwy Victor Timely. Jednak bez niej, no cóż, raczej tak zaawansowanym naukowcem już nie będzie. Mobius postanawia wreszcie zaryzykować i spojrzeć na życie, jakie zostało mu przez TVA swojego czasu odebrane. Widzi on swoich synów, widzi swój dom, widzi swoje poprzednie życie. Co również ciekawe, chyba mamy tutaj lekkie odwołanie do jego sceny z Lokiego. Dlaczego podczas swojej misji zawahał się on usunąć ośmiolatka, który miał doprowadzić do katastrofy? Na logikę biorąc, to chyba podświadomie miał w głowie, że inny ośmiolatek, czy bliski, powiedzmy, dzieciak tego wieku, był kimś niesamowicie ważnym w jego życiu. On miał przecież dwóch synów. Na koniec dodaje, że chce postać trochę w tym miejscu i poczuć, jak płynie czas. Ponownie odniesienie do tego, że czas w TVA płynie zupełnie inaczej i właśnie w kwestii TVA Mobius może być naprawdę bardzo, bardzo stary. Jednak osoby, którym Mobius przypadł do gustu, raczej nie powinny się martwić. Zobaczymy go jeszcze w MCU. Sytuacja Sylwii jest chyba nawet trochę ciekawsza. Nadal ma ono urządzenie He Who Remains, które pozwala jej skakać pomiędzy wymiarami, w czasie i tak dalej. Czy to nie jest dobry powód, aby dać jej może swój własny serial na Disney Plus? Nie wiem sam, ale zawsze byłoby to coś nowego i dalej powiązanego właśnie z Lokim. Patrząc na wszystkich przyjaciół Lokiego, można śmiało powiedzieć, że jego cel został zrealizowany. Rozgałęzienia nie są już usuwane, co sprawia, że wiele ciekawych światów będzie się dalej tworzyło. A co dla samego Lokiego najważniejsze zapewne, to fakt, że jego przyjaciele mają wolność wyboru i mogą robić dosłownie co chcą. Część z nich dalej pracuje w TVA jak Obi czy Hunter B-15. Część szuka czegoś zupełnie nowego, jak Sylwii i Mobius. Ponownie, od osoby, która chciała ograniczyć wolność wyboru i podporządkować sobie cały wszechświat, do osoby, dzięki której cały wszechświat się trzyma i co za tym idzie, wszyscy mają pełne możliwości do podejmowania własnych, wolnych od wszystkiego decyzji. Na koniec małe wspomnienie o występie aktora Toma Hiddlestona w jednym z wieczornych programów. Po zakończeniu strajku aktorów zaczął on promować swój serial i podczas rozmowy w programie Fallon Tonight zasugerował pożegnanie się z rolą. Powiedział, że to wszystko to była kulminacja 6 filmów, 12 odcinków seriali i 14 lat jego życia. Czy to rzeczywiście oznacza koniec Lokiego w jego wykonaniu? Patrząc na możliwości Multiverse, powiedziałbym, że jest ku temu szansa. Jednak jest on teraz takim ulubieńcem fanów, że nie wiem, co Marvel musiałaby zrobić, aby stracić go z obsady. Tym bardziej, że Tom wiele razy podkreślał, że Loki to rola, którą zawsze bardzo chętnie zagra, jeśli będzie ku temu towarzyszyła dobra historia. A patrząc na jego pozycję i zbliżającą się wojnę Multiverse, wydaje się, że jeszcze będzie historia dobra do opowiedzenia. A wy, co myślicie o zakończeniu drugiego sezonu serialu Loki? Czy tak samo jak ja jesteście tym wszystkim zafascynowani? Czy może jednak aż tyle emocji was to wszystko nie wzbudziło? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej. Jestem naprawdę bardzo ciekaw waszego zdania na ten temat. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.